To jest kwadrans na angielski, lekcja 289. Właśnie sobie przypomniałem, to po angielsku I just remembered... A może I just reminded myself. Witajcie w lekcji poświęconej tym dwóm często mylonym słowom. Dowiesz się dzisiaj prawie wszystkiego o Remember i Remind, a w kolejnych lekcjach będziemy się uczyli mówić o naszych wspomnieniach. Są to słówka problematyczne, bo często tłumaczymy je jako przypominać sobie. Ale dzięki naszym objaśnieniom i ćwiczeniom, które zrobimy razem, wszystko stanie się jasne. Without keeping you waiting more. Let's start the lesson. Zaczniemy od słówka remember. Remember. Zna, pamiętać, czasownik regularny i tak dalej. I pamiętajmy sobie o nim, że on jest przeciwieństwem do forget. Dobrze? Do zapominania. Okay. Czyli jak nie zrobiliśmy forget, to we remembered. Dobra. Trzymamy coś lub kogoś w pamięci. I zdanko? I will always remember you. You helped me pass my matura exam. I will always remember you. You helped me pass my matura exam. Musisz domyślać, jak, się, jak ta pomoc się odbyła. Zawsze będę o tobie pamiętać. Pomogłeś mi zdać maturę. E, więc w ten sposób pamiętamy. Albo I just remembered I left the water on. Czyli właśnie przypomniałem sobie, zostawiłem włączoną wodę. Dobrze, że sobie przypomniałeś. Widzimy tutaj, że po remember możemy mieć zwykle kogoś albo coś, co pamiętamy, albo nawet zdanie, tak? I remember I left the water on. Często po remember będzie też when, where, why, how. No bo pamiętamy co, albo gdzie, kiedy, jak. Okay. Dla przykładu. Do you remember how to make pancakes? Do you remember how to make pancakes? Tak? Czy pamiętasz, jak zrobić naleśniki? Albo She doesn't remember why she bought this. I already asked her. She doesn't remember why she bought, it, bought this. I already asked her. No, ona nie pamięta, dlaczego to kupiła. <laughs> Już ją pytałem. Zaćmienie zakupowe. <laughs> A jak zapytasz, czy on pamiętał, gdzie zaparkował samochód? To jest też ważne pytanie. Did he remember where he parked the car? Excellent. Remember where he parked the car? Super. Remember jednak może też mieć dopełnienie to do something. Remember to do something. Remember to do something. I to jest takie przypomnienie, czyli nie zapomnij czegoś zrobić, albo okay. pamiętaj coś zrobić. Dla przykładu: Remember to save often when working on a document. Remember to save often when working on document. Czyli pamiętaj że o częstym zapisywaniu, tak? To, to do something. Remember to save. Um, jeżeli pracujesz nad jakimś dokumentem. Albo remember to lock the door. Remember to lock the door. Czyli pamiętaj o czym? O zamykaniu drzwi. Tak. Ja bym jeszcze dodała: pamiętaj o pamiętaniu, <noise> że zamknąłeś już drzwi. <noise> tak, to się przydało, to prawda. Pamiętaj, żeby zakluczyć drzwi, tak? To lock the door. Możemy też oczywiście używać tego czasownika w przeszłości. Na przykład I remembered to lock the door. I remembered to lock the door. Czyli pamiętałem, pamiętałem, żeby zamknąć, zakluczyć drzwi. Po remember możemy też dodać czasownik z ingiem, czyli remember doing. I różnica między remember to do a remember doing jest mniej więcej taka, że po, przy doing, czasowniku z ingiem, pamiętamy daną czynność, a niekoniecznie rezultat. Okay. Pamiętamy czynność, koncentrujemy się na czynności. Często w takich zdaniach jak: O, pamiętam, jak coś się wydarzyło. Mm -hmm. Ja mam takie zdanie. I remember meeting Joe Biden for the first time. I remember meeting Joe Biden for the first time. Czyli pamiętam, jak poznałem Joe Bidena po raz pierwszy. Albo I remember locking the door. I remember locking the door. To mi się przyda, to zdanie. Tak. Właśnie ja muszę często cofać. Czyli macie w głowie taki obrazek ten moment. ten moment, że kręcicie kluczem w zamku. Prawda? I remember locking the door. Czyli jest to troszkę inne niż pamiętałem zamknąć drzwi. No bo tam pamiętam ten rezultat, że drzwi na pewno są zamknięte. Mhm. Tutaj nie mam tej pewności, zresztą nie jest to takie ważne, ale pamiętam, że kręciłem kluczem. Czyli right? być może są zamknięte. I jeszcze takie zdanie, żeby to lepiej zobrazować. She, She doesn't remember getting an email from the bank. Czyli ona nie pamięta, jak dostawała e-mail z banku. Co może podkreślać, że ten e-mail jakby nigdy nie wyszedł, nie doszedł. Tak ona tego nie pamięta czynności, że tam o pojawił się mail. Przy okazji remember, może wiecie jaka będzie różnica pomiędzy I don't remember a I can't remember? Pierwsze, że nie pamiętam, mhm. a drugie, że sobie nie mogę przypomnieć. Super. Tak, czyli tam przy can't Staram się, ale. Dokładnie. Staram się, ale pustka. No. Czyli oh, I can't remember. Więc często możecie stosować wymiennie, ale jak już włożycie trochę wysiłku i chcecie to podkreślić, że nie pamiętacie, jak powiedzieć jakiś wyraz po angielsku, no to wtedy Oh, I can't remember. No, za nic. No. Po Remember, to jest taka specyficzna konstrukcja, a może też się pojawić jakieś dopełnienie oraz to: Na przykład, remember me to your parents. Remember me to your parents. Co oznacza pozdrowić kogoś od kogoś. Okej, okay, że przypomni o mnie, tak? Swoją rodzicom. Tak. Czyli Remember pozdrowić... me to your parents. Pozdrów ode mnie rodziców. Okej. Okay. Ste... Oczywiście dalej bardziej popularne będzie Say hello to your parents. Ale taką konstrukcję też możecie wykorzystać. Alright. No to czas na mały sprawdzianik. Jak powiecie po angielsku? Ona pamiętała nakarmić kota. She remembered to feed the cat. Dobrze, she remembered to feed the cat. On nie pamiętał gdzie zostawił klucze w czasie przeszłym. He didn't remember where he left his keys. Good. He didn't remember where he left his keys. Nie pamiętam abyś dzwoniła do mnie wczoraj. I don't remember you calling me yesterday. Good. Czyli tutaj czasownik z ingiem. I don't remember you calling me yesterday. Tak, bo nie pamiętam tej czynności. Nie tak jak z tym mailem. I ostatnie, pozdrów od nas małżonkę. Remember us to your spouse. Remember us to your spouse. spouse. Pozdrów od nas małżonkę. Ładny jest tak. ten wyraz. W ogóle małżonka też jest ładnym wyrazem. Małżonek. No proszę. Raz w tej części na słówko remind. Remind będzie przypominać komuś o czymś. Mm -hmm. Remind. Remind me. I po remind zawsze będzie dopełnienie, czyli zawsze będzie jakaś osoba albo rzecz. Właśnie remind me. Dla przykładu. Let me remind you that this is my house. Let me remind you that this is my house. Czyli takie przypominam, że to mój dom. Przypominam tobie. Remind you. Albo can you remind her to call me tonight? Can you remind her to call me tonight? Możesz jej przypomnieć, żeby do mnie zadzwoniła? Czyli zawsze po remind będziemy mieli osobę remind me, remind her, remind you i tak dalej. Możemy też remind someone to do something. Mm -hmm, tak. Czyli pomagamy komuś nie zapomnieć o czymś. <noise> Albo about something. Okay. Na przykład przypomnij mi, żebym kupił chleb. Jak byś to powiedziała? Remind me to buy bread. Super. Czyli tak jak było tam remember to do something, to tu przypomnij mi o tym. Remind me to buy bread. Dobrze. A przypomnij mi o spotkaniu jutro. Teraz użyjmy remind about. Ok. Remind me about the meeting tomorrow morning, please. Dobrze. Remind me about the meeting tomorrow morning, please. Czyli przypomnij mi, proszę o spotkaniu jutro rano. I od wyrazu remind, mamy w telefonach przypomnienia, czyli po angielsku to są reminders. Reminders. I ustawiamy przypomnienia. Czyli set a reminder. Set a reminder. Zewnętrzna pamięć. Tak, zewnętrzna mm -hmm. pamięć. Która nam pomaga właśnie wyjść z domu na czas, czy kupić to, co jest potrzebne do domu w trakcie zakupów. <laughs> A nie do you use phone reminders? Of course. I do too. All the time. I remind ma jeszcze fajne jedno dopełnienie, bo może być społączone z off, czyli remind somebody of someone albo something. Okay. Czyli przypomnieć ko komuś kogoś innego, tak? Tak. Inaczej mówiąc, być podobnym do kogoś? A, no tak. Przypominać kogoś, albo przypominać coś. Przypominasz mi kogoś. Uh -huh. Tak, czyli ktoś albo coś sprawia, że myślisz o, o tej osobie albo o rzeczy. W tym sensie jest coś podobnego. Ok. Słyszycie jakąś piosenkę i mówicie. That song reminds me of our holiday in Spain in 2010. That song reminds me of our holiday in Spain in uh, 2010. No, to się często zdarza. Tak, ta piosenka mi przypomina wakacje. Otóż to. To raczej tak. Czas Nie wiem, w jaka Bugarin. piosenka z 2010. Ale może dla kogoś z Was tak właśnie jest. Czyli wtedy, remind me of. Możecie też y, o danej osobie powiedzieć. Na przykład, Sam reminds me of my father. They have the same eyes and the same way of walking. Sam reminds me of my father. No, ten sam, czy to kolega, czy dziecko, sam przypomina mi mojego tatę. Tak? Mają takie same oczy i sposób chodzenia. Czyli też osoba może być podobna do kogoś, w tym sensie, że reminds you of someone. All right? Okay. No i czas na test. Czy tym, tym razem usłyszysz zdanie z luką i musisz wstawić w lukę remember lub remind okay. najczęściej będą w czasie teraźniejszym no to próbujemy every time I see that old photograph it me of our unforgettable vacation last summer it reminds me it reminds me tak jest mamy mi bez zastanowień wstawiamy remind good początek z drugiego zdania About the meeting tomorrow. It starts at 9 a.m. Remind m me, tak? Czy nie? No ale w tym zdaniu nie mamy mi. A, musimy tylko ten. Remember. Remember about the meeting tomorrow. Pamiętaj, Pamiętaj jutro o spotkaniu. Tak, dobrze. Number three. She had to him to buy groceries on his way home. She had to remind him. She had to remind him. Good. Mušala Number four. Do you? Where you put the car keys? I can't find them anywhere. Do you remember? Dobrze. Do you remember where? Tak. Yes. Number five. I didn't. Leaving the car keys on the counter, but there they were. I didn't remember. Dobrze, nie pamiętam akcji, tak? Nie pamiętam, żebym zostawiał kluczyki na blacie, ale tam były. I didn't remember. Good. To też się zdarza. <laughs> Number six. Me about the meeting tomorrow. It starts at 9 am. Tutaj będzie remind me. Remind me, tak, dokładnie tak. Number seven, last one. When I was a child, I always. To do my homework right after school. Mm -hmm, remember. W czasie przeszłym akurat, ale tak. I always remembered. Remembered to do my homework right after school. Tak było na pewno. Na pewno. <laughs> W materiale dodatkowym znajdziesz zapis ćwiczenia, które przed chwilą robiliśmy. Oraz kolejne 15 zdań do stawienia Remember. Lub remind. A przy okazji, daj znać, ile poprawnych odpowiedzi udało Ci się udzielić w ostatnim siedmiozdaniowym zadaniu. Możesz odpowiedzieć w pytaniu na Spotify, w komentarzu na YouTube lub pod postem na Instagramie lub Facebook. Za tydzień dalej będziemy rozmawiali o pamięci, ale bardziej skoncentrujemy się na wspomnieniach. Przygotujcie się na dużo kolokacji i idiomów, które pomogą wam mówić o waszej przeszłości. Wszystko to, abyśmy mogli sobie wspólnie powspominać. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Bye.